Witam na kanale Dzieciaki Testują. Zapraszamy na recenzję gry Lama od wydawnictwa Egmont. Są to 3 gry w jednej grze jednego z naszych ulubionych autorów gier, pana Reinera Knizia. I gra przeznaczona jest dla dzieci od 7 roku życia, 2 do 6 graczy. W tym niesamowicie kolorowym pudełku znajdziemy karty, żetony oraz kości. I tutaj są 3 instrukcje dla 3 rodzajów gier. Gra podstawowa, później jest lama party oraz gra kostkowa. W środku są, jak już wspomniałam, żetony, karty oraz kości do gry. Tutaj są żetony z cyferkami, jest żeton lama drama i są kości. Rewersy kart są identyczne. Wszystkie mają tęczowe kolory i lamy oraz inne tutaj imprezowe rzeczy. A karty od przodu wyglądają w ten sposób. Są głównie cyfry. O, są też z plusami, ale mamy też lamy. Są też karty z lamami. Jest jedna różowa lama. Kości. Kości wyglądają w ten sposób, że również mamy na nich cyfry, ale mamy też lamy. O, jest lama na każdej z kości. Są lamy, no i są cyferki od 1 do 6. Aby zagrać w wersję podstawową, potrzebujemy kart, po 8 kart z wartościami od 1 do 6 oraz 7 kart lamy. Odkładamy karty z plusem oraz różową lamę. Kości również tutaj nie potrzebujemy, no i żetony karne, bo będziemy je oczywiście liczyć na końcu. Mamy tutaj 3 różne wersje żetonów. Celem tej gry jest pozbycie się kart, które są dla gracza niewygodne, bo wygra ten, kto będzie miał najmniej karnych żetonów, karnych punktów na końcu gry. Potasowane karty kładziemy na środku i rozdajemy każdemu po 6. Oczywiście nie pokazujemy tych kart innym graczom, każdy je trzyma w ręce, tak aby nikt inny ich nie zobaczył. Tworzymy stos do zagrywania kart, biorąc z zakrytego jedną, kładąc ją obok. No i mamy też tutaj gdzieś obok żetony karnych punktów, tak aby każdy miał do nich dostęp. Biorę, sprawdzam, jakie mam karty. Może ja sobie je tutaj położę, żebyście widzieli, jak to wygląda. Gracz drugi i gracz numer 3. O, mamy 3 graczy i rozpoczynamy grę. Powiem Wam, że jest to gra, ta gra podstawowa jest bliźniaczo podobna do gry Lato z komarami, która ukazała się kiedyś też z wydawnictwa Egmont w serii tych gier do plecaka, takie malutkie, maluteńkie pudełeczko. U nas była recenzja i to jest gra na tych samych zasadach, bo tam też zagrywamy karty. Zobaczcie, mamy tutaj kartę z numerem 6. Załóżmy, że ja jestem pierwsza. Mogę położyć 6 lub większą kartę, więc kładę 6. Teraz gracz następny. On może też położyć 6, ale jako, że po 6 już nic więcej nie mamy, może też zagrać lamę, bo lama jest większa od 6, ale mniejsza od 1. Czyli po lamie będzie można zagrać kartę z 1, ale gracz akurat ma 6, więc ją tutaj odłoży. Ten ma lamę, ja mam 1, 1, 2, 2 i ten gracz teraz nie ma co zagrać, musi wziąć kartę. I jego runda w tym momencie się kończy. Gra teraz gracz tutaj obok. No ja nie mam. Muszę też wziąć kartę, ale ten z graczy może już wyłożyć. Jeżeli skończyłby nam się stos dobierania, to możemy też spasować, jeżeli nie będziemy mieć opcji zagrania. Wtedy zakrywamy karty. One będą się też później na końcu liczyć jako karne punkty danego gracza. No i jest to gra identyczna jak Lato z komarami, co sprawia, że w towarzystwie takich wesolutkich lam możemy przypomnieć sobie jedną z naszych ulubionych gier, bo my kochamy Lato z komarami, zabieramy je na każdy wyjazd. Musi nam
nam towarzyszyć ta gra na każdym wyjeździe, bo wszyscy bardzo ją lubimy, również w większym gronie, na jakichś babskich wakacjach, często w lato z komarami gramy. A teraz mamy wersję domową, można powiedzieć wersję większą, czyli Lama. Tak wyglądała gra podstawowa, oczywiście liczymy punkty, Lama się liczy jako 10 punktów, więc warto się Lam pozbywać szybciutko, bo one jednak dużo tutaj punktów nam przynoszą. Wersja Lama Party. W tej wersji potrzebujemy po 7 kart o wartościach od 1 do 6 oraz karty z plusem, czyli 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus oraz 7 kart lamy i jedna karta różowej lamy. Mamy też oczywiście karne żetony tutaj pod ręką. Kości w tej grze również nie potrzebujemy. I karty z plusem w tej grze będą nam pozwalały na natychmiastowe powtórzenie naszego ruchu, naszej tury, a kartę różowej lamy możemy położyć na dowolną kartę, a gdy mamy różowy żeton, 20 karnych punktów, to będziemy mogli go wtedy oddać, więc jest to tutaj jakiś taki, można powiedzieć nawet bardzo fajny bonus, gdy będziemy posiadać kartę różowej lamy, która zresztą jest tylko jedna na całą talię. I tutaj również rozdajemy po 6 kart. I zasady tej gry są praktycznie takie same jak gry poprzedniej, tylko tak jak już mówiłam, są te karty z plusem, które pozwalają nam natychmiast powtórzyć dany ruch. Czyli jeżeli któryś z graczy będzie miał kartę z plusem, zaraz sobie przejrzymy, czy któryś ma, niestety żadnemu się nie wylosowała, więc znajdę tutaj teraz jakąś plusową kartę i o, załóżmy, że ten gracz będzie miał kartę z plusem. Ja zaczynam, wykładam na lamę lamę, a gracz, który tutaj gra, zagra kartę 1 plus i może w tym momencie jeszcze raz wykonać swój ruch. No i gramy tak jak poprzednio, czyli dokładając, wykładając karty. Jeżeli nie mamy możliwości wykonania ruchu, wtedy bierzemy kartę, a jeżeli stos kart nam się skończy, no to wtedy też robimy pas, zakrywamy karty i czekamy na koniec gry. No i tak samo jak w wersji podstawowej, ten kto ma najwięcej punktów przegrywa, ale tutaj ta różowa lama pozwoli nam odłożyć żeton 20-punktowy do pudełka. Zwijamy karty i została nam wersja numer 3, czyli gra kostkowa. Do niej będą nam potrzebne 3 kostki, karty, po 6 kart z wartościami od 1 do 6 i 7 kart lamy. Nie używamy tutaj różowej, tylko zwykłe lamy. No i karne żetony. Musimy sobie tutaj uszykować w tej grze 7 kart po kolei. Raz, dwa, na razie tak chaotycznie, bo chcę tutaj znaleźć o, po kolei te karty, 4, 5, 6 i jedna karta z lamą i będziemy to tutaj układać teraz. Mamy rządek, to ma się znaleźć na środku, mamy karty i każdemu z graczy rozdajemy po 6 kart. I karty te gracze kładą odkryte przed sobą. Lekko sobie tutaj jeszcze zmodyfikujemy te nasze ułożenie kart. Gracz numer 1 rzuca, wyrzucił 3 lamy. I lamy generalnie jest to bardzo dobry rzut, jeżeli mamy jakieś karne żetony, bo możemy wtedy odłożyć jakiś z naszych karnych żetonów, jeden z żetonów, który tylko chcemy odłożyć po prostu. On nie będzie się nam liczył i karty pozostają w tym wypadku bez zmian. Teraz gracz numer 2. Zobaczcie, gracz numer 2 wyrzucił 2, 3 i 5 i może odłożyć karty o wartościach, jakie wypadły na kościach. Co my tutaj mamy? Dwójka i piątka. Gracz odrzuca, zakrywa karty. No i tak wygląda jego rządek kart teraz. I kolej gracza tutaj, który siedzi po lewej stronie, również odrzuca karty. Jeżeli byłaby sytuacja, teraz zagra gracz prawy,
No nadal może odrzucić, ale jeżeli byłaby sytuacja, że nie będzie miał co odrzucić, będzie musiał dobrać kartę z rządku o wartości, która wypadła na kości. Którą wartość tej karty może sobie wybrać, jeżeli by mu na przykład wypadły same kości, których nie ma, to jedną z kart ze środka o tej wartości będzie musiał gracz do swojej puli kart zabrać. Jeżeli komuś skończą się karty, osoba ta wygrywa. Jeżeli będzie posiadała jakieś karne żetony, jeden z nich odrzuca. Oczywiście, jeżeli mamy większy żeton, zawsze to będzie ten większy, ale nawet jeżeli mamy jedynki, to jeden żeton bierzemy, odrzucamy, jakby minusujemy sobie te punkty nazbierane w poprzednich rundach. Reszta graczy liczy punkty i dostaje karne żetony. I tak to nam tutaj wygląda. Gra Lama, 3 gry w jednym pudełku. Świetna, doskonała gra karciana, która, gdy tylko przeczytałam zasady, strasznie mnie oczarowała, bo jest to gra podobna do Lato z komarami. Właściwie ma te same zasady co Lato z komarami, tylko mamy tutaj bogatszą wersję, więcej gier, więc myślę, że się super sprawdzi zarówno u tych, którzy mają, grają i lubią w Lato z komarami, ale również u tych, dla których jest to nowość. A więcej o grze przeczytacie na blogu, w opisie do filmu jest link, zapraszam Was tam bardzo gorąco, a ja się już żegnam, do usłyszenia w kolejnych filmach.